Hej, ja nazywam się Jakub Lipowski i jakiś czas temu zrobiłem materiał o szachowych błędach w serialach. Pod koniec sierpnia pojawił się pod nią komentarz od niejakiego szachowego mentora o następującej treści. Profesjonalnie przygotowany materiał. Z przyjemnością obejrzę więcej nawiązań do szachów na Twoim kanale. Bardzo dziękuję za docenienie mojej pracy. Ja jestem miłym człowiekiem, dlatego z chęcią spełniam prośby tak sympatycznych widzów. Dzisiaj przedstawię Wam pomysł na serial o szachach, który mógłby zrealizować chociażby Netflix. Jak nigdy dotąd, zapewniam, że warto zostać do końca materiału. Zapraszam do oglądania. Dla przypomnienia, ostatni serial tego typu to był Gambit Królowej. Okazał się gigantycznym sukcesem. Jego akcja ma miejsce głównie w USA w latach 50. i 60. XX wieku. Początkowo myślałem, aby stworzyć serial o Bobbym Fischerze, ale działby się w bardzo zbliżonych realiach. Myślę, że o wiele ciekawszym pomysłem byłoby przeniesienie akcji na inny kontynent i do współczesnych czasów. Tutaj od razu nasuwają się Indie. Niewątpliwie ma tam miejsce eksplozja popularności szachów. Z tego kraju pochodzi mnóstwo wybitnych szachistów pokroju Ananda, Pragnanandy i Gukesha, który będzie walczył z Dingiem o tegoroczne Mistrzostwo Świata. Niestety, ja się nie znam na tych realiach. Za mało wiem o Indiach i tamtejszych graczach, aby przedstawić solidną koncepcję. Z tego względu postanowiłem sięgnąć do Europy. Tu miałem dwa główne pomysły i oba pochodzą ze Skandynawii. Przede wszystkim brałem pod uwagę Norwegię i historię na bazie życia Magnusa Carlsena. Niemniej jednak każdy szachista wie o nim masę rzeczy. Ciekawsze byłoby sięgnięcie po osobę mniej znaną, ale dalej rozpoznawalną. Na warsztat wziąłem Annę Kramling, córkę dwójki arcymistrzów szachowych. Dorastanie w takich warunkach byłoby naprawdę mocnym fundamentem dla ciekawej fabuły. No ale Anna Kramling jest jeszcze młodą osobą, więc myślę, że jej historia powinna jeszcze rozwinąć się w rzeczywistości. Przez głowę przemknęła mi również wizja serialu o siostrach Botes, ale nie chciałem robić skrajnie idiotycznej komedii. Poza tym dziewczyny, mimo hiszpańsko brzmiącego nazwiska, pochodzą z Kanady. Ten proces myślowy zaprowadził mnie do ostatecznej konkluzji. Należy sięgnąć do miejsca nieco nietypowego dla zachodnich odbiorców, ale nie aż tak egzotycznego jak Indie. Zdecydowałem się na kraj Europy Centralno-Wschodniej, konkretnie współczesną Polskę. Podjąłem też decyzję, że nie ma sensu tworzyć historii o żyjących jeszcze streamerach czy arcymistrzach pokroju Dudy. Tego drugiego Dudy. W każdym razie wymyśliłem protagonistę. Jako że w Gambicie Królowej mieliśmy żeńską bohaterkę, to wybrałem mężczyznę. Po długich namysłach i konsultacjach z ekspertami stworzyłem rys czarnowłosego Polaka, urodzonego w 1996 roku. Wszelkie podobieństwo postaci do realnych ludzi jest czysto przypadkowe. Dla ułatwienia wyobrażenia sobie naszego bohatera, wygenerowałem jego wizerunek z użyciem AI. Nie wiem dlaczego w tle znajdują się jakieś ciężary. To pewnie problem dali trójki, który niedługo rozwiążą. Może sztuczna inteligencja założyła, że szachista musi dbać o formę fizyczną. W sumie mogłaby jeszcze dodać szklankę cytruliny i tabletki kofeinowe, ale efekt chyba ujdzie. No dobra, ogólna koncepcja jest, pora zbudować więcej detali dla naszego protagonisty. Najlepiej będzie zacząć od imienia dla naszego wielkiego szachowego zwycięzcy. Ja lubię symbolikę, więc rozważałem imiona wielkich starożytnych władców. Juliusza od Juliusza Cezara, Aleksandra od Aleksandra Wielkiego oraz Oktawiana od Oktawiana Augusta. Myślałem, że ostatecznie wezmę Aleksandra, ale jednak Juliusz wygrał. Teraz przydałoby się jeszcze jakieś polskie nazwisko. Chciałbym, aby mój bohater wywodził się z biedy, więc możemy nadać mu nazwisko od jakiegoś biednego, patologicznego miasta. Były tylko trzy opcje. Łódzki od Łodzi, Sosnowski od Sosnowca i Radomski od Radomia. Łódzki się za ciężko pisze, a Radomski chyba źle kojarzyłby się polskim szachistom. Z jakiegoś powodu mają szczególną awersję do Radomia i co niektórzy do Radomska. Zupełnie nie wiem z czego to wynika. Poza tym z trzech miast największym zadupiem jest Sosnowiec, więc wybierzmy Sosnowskiego, aby pocieszyć tamtejszych mieszkańców. Może serial rozpromuje tą zapomnianą przez Boga i rządzących miejscowość. Poza tym, jakby nasz bohater chciał kiedyś wydać książkę o szachach za granicą, to łatwo będzie przetłumaczyć jego godność na Juliusa Paina. Może ci głupi Amerykanie pozytywnie skojarzą go sobie z Optimusem Prime'em. Okej, mamy imię, ale każdy protagonista potrzebuje backstory i celu. Oto one. Juliusz Sosnowski urodził się w 1996 roku w Sosnowcu w patologicznej rodzinie.
Od najmłodszych lat musiał radzić sobie z brakiem środków i wsparcia, co zmusiło go do samodzielności. Mimo przeciwności losu, w wieku 8 lat odkrył swoją pasję do szachów, kiedy emerytowany sąsiad wprowadził go w tajniki gry. Jako cel postawił sobie zdobycie tytułu arcymistrza szachowego w wieku 30 lat, a następnie wygranie Mistrzostwa Świata. Mamy więc tutaj potencjał na piękną historię od biedy do bogactwa. Ja go nie wykorzystam, bo byłby to Gambit Królowej 2.0 Polish Edition. Zostawiłbym jednak motyw antybohaterski. Może nawet poszedłbym w kierunku osadzenia złoczyńcy w roli protagonisty. Chciałbym kogoś narcystycznego, socjopatycznego, kłamliwego i bez kręgosłupa moralnego. Będzie to historia tak absurdalna i niewiarygodna, że coś takiego absolutnie nie mogłoby się wydarzyć. Przygotujcie się na poziom groteski tak wysoki, że zawstydzi tango mrożka. Poziom odlotu przy łączeniu elementów historii będzie tak wysoki, że twórcy teorii spiskowych schowają się ze wstydu, a pseudointelektualny humor okaże się usilnie przekombinowany. Ja też podkreślę kosmicznie ważną rzecz. Wątki fabularne musiałem zmyślić z użyciem pokręconych algorytmów modelu GPT-4.0 i dużych ilości procentowych środków chmielowych. Tak, jawnie przyznaję się do używania maszyny. Od 10 lat nie osiągnąłem niczego wartego uznania. Co najwyżej wygrałem konkurs w liceum. Wspomaganie się AI to jedyny sposób dla mnie, aby pokazać jakiekolwiek umiejętności na polu, na którym działam. W przeciwieństwie do Juliusza, potrafię powiedzieć te słowa. Wróćmy jednak do tematu. Serial realizowałbym w formacie epizodycznym, ale z ciągłością fabuły trochę jak 1670. Wydaje mi się, że ta formuła sprawdzi się lepiej od chociażby struktury trójaktowej i da więcej elastyczności w kontekście komitragicznych sytuacji. Rozpocząłbym od pilotażu, w którym protagonista pojedzie na pierwszy istotny turniej w życiu. Konkretnie byłby to Międzynarodowy Open w Warszawie w 2012 roku. Juliusz pojechałby na niego bez rankingu FIDE. Dostałby wpiernicz od graczy z MMR 2300, ale pokonywałby tych z 1400. Dzięki temu osiągnąłby ranking w okolicach 1800, mimo połowy zdobytych punktów. Tak nie do końca uczciwie zdobyty ranking zbudowałby w nim przekonanie, że jest świetnym szachistą. Niestety czas zweryfikuje fakty i Juliusz nie odniesie większych sukcesów na kolejnych zawodach. Jego największym osiągnięciem na żywo będzie pokonanie zawodniczki o rankingu około 1800 ELO. Samoocena spadnie mu tak bardzo, że zacznie szukać łatwego turnieju. Odnajdzie jeden dla dzieci, w którym wystartuje dzięki dziurze w regulaminie i to wbrew woli organizatorów. Mimo pewnych trudności w ogrywaniu bardziej rozgarniętych ośmiolatków, uda mu się zdobyć pierwsze miejsce. Od tamtej pory przestanie grać w turnieje FIDE i rozpocznie działalność internetową pod pseudonimem. Najlepiej by było, gdyby ten odnosił się do szachów oraz tego, że zamierza uczyć ludzi. Myślę, że szachownicowy mistrz, trener, nauczyciel byłyby ok, ale szachownicowy guru wydaje mi się najbardziej kwetliwy. Byłby to również idealny tytuł dla tego serialu. W pierwszej kolejności szachownicowy guru założy stronę internetową Szachy 8 do kwadratu. W tym wątku pojawią się istotne postacie poboczne, jedyni przyjaciele Juliusza. Będą to Marian Ognisty, spec od PR i marketingu oraz Lidia Altówczak, specjalistka od reklamy, promocji i social media. Stronę wspomogą też kontami na Instagramie oraz Facebooku. Odcinek o tej stronie prowadziłbym inspirując się humorem z The Office. Strona okaże się kompletną klapą. Wybuchnie też trójkąt miłosny między współpracownikami. Ostatecznie projekt rozpadnie się ze względu na marne przychody. Do tego nikt nie będzie chętny na pokrycie długu związanego z utrzymaniem serwerów strony. Czarę goryczy przeleje to, że Juliusz wygra w trójkącie miłosnym przez zmanipulowanie Lidii, wykorzystując jej zauroczenie. Świeżo upieczona para zajmie się nowym projektem szachowym. Niestety nie będą świadomi tego, że Marian jeszcze powróci do ich życia wraz z antagonistami Juliusza. No ale nie uprzedzajmy faktów. Początkowo nowy projekt wyda się dużo sensowniejszy. Juliusz założy kanał na YouTubie i Twitchu o nazwie Szachownicowy Guru, a do tego zajmie się udzielaniem lekcji szachowych online dla amatorów. Lidia, która zatrudni się w Korpo dla Stabilności, sfinansuje kolejne przedsięwzięcie. Pod nazwiskiem Juliusza zdecydują się wydać książkę dla początkujących. Tutaj mamy jej projekt, no niestety z racji na niski budżet trzeba było przeoszczędzić na grafiku, a obrazek narysował student z ASP za 100 zł. Czego oczekiwać po streamerze, który nawet nie zainwestował w popfiltr. Bardzo szybko pojawi się problem w sprzedawaniu tej książki. Guru miał niski ranking FIDE, ani nawet nie posiadał oficjalnego tytułu. Z taką renomą nie będzie w stanie przyciągnąć odbiorców.
Z tego względu postanowi wbić wysokie elo online, ale przy poziomie gry w okolicach 1500 okaże się to po prostu niemożliwe. Sięgnie więc po sztuczkę z dzieciństwa, którą wykorzystywał do ogrywania ludzi na kurniku. Zacznie grać z silnikiem szachowym i powoli będzie zdobywał ranking. Pomimo wysiłku Stockfisha, biznesplan nie zadziała. Książka będzie sprzedawała się słabo, mało kto skorzysta z lekcji, a na domiar złego wybuchnie pandemia COVID-19. Juliusz przestanie płacić za najem mieszkania, więc właściciel wyrzuci go z domu ze eskortą policji. Na pomoc przyjedzie Lidia i pomoże mu zabrać najważniejsze rzeczy, tak jak komputer, dokumenty i pianino. Od tamtej pory zamieszkają razem. Wbrew konserwatywnym, wręcz szowinistycznym poglądom, Juliusz będzie utrzymywany przez swoją kobietę. Będzie to jednak dopiero początek problemów. Wokół guru zgromadzi się jeszcze więcej czarnych chmur. Zdeterminowany w celu poprawy budżetu, Juliusz rozpocznie agresywną kampanię reklamową na Facebooku i czatach streamerów. To wywoła irytację i negatywną reakcję społeczności szachowej. Ludzie zaczną publikować posty, w których zarzucą guru, że spamuje prywatne wiadomości w sprawie zakupu książki i płatnych lekcji. Wielu użytkowników poskarży się na jego nachalne podejście, co dodatkowo pogłębi negatywne opinie na jego temat. Zamiast przeprosić i nauczyć się na błędach, doleje oliwy do ognia. Zacznie grozić sądem osobom, które napiszą o nim prawdę, czym sprowokuje innych influencerów do szukania brudów na niego. Z cieni wyłoni się Marian z szachów 8 do kwadratu i zaangażuje do tego skład antagonistów Juliusza. Pamiętajcie, każda dobra historia potrzebuje konfliktu. Jako pierwszy uderzy ZM Tentaklon, słynny streamer szachów i TFT. Przypomnij sobie, że znał Juliusza z czasów oszukiwania na kurniku. Urządzi nawet prowokację, w której będzie grał silnikiem szachowym, aby udowodnić guru oszustwo. Juliusz jakimś cudem pokona Stockfisha 14 używaną przez ZM Tentaklona, a przeprowadzona później analiza statystyk ujawni, że guru gra z niebywałą dokładnością i pokonać mógłby go tylko jeden szachista w historii. Juliusz, chcąc ratować wizerunek swojej książki, samodzielnie napisze pozytywne recenzje, aby sztucznie podnieść jej ocenę. Zostanie szybko zdemaskowany. Wścibscy streamerzy znów zaatakują. Okaże się bowiem, że ten idiota używał takich samych ników na serwisie książkowym, jak i na swoich zbanowanych szachowych kontach. Gwóźdź do trumny książki wbiją Tobiasz Sujka i Oskar z Chess. Mocni gracze, którzy stworzą długie wideo recenzje pseudo poradnika Juliusza. Okaże się, że wcale nie nadaje się dla amatorów, jest zrobiony po łebkach, a na dodatek autor splagiatował Wikipedię. Z racji na to, że guru zna angielski na poziomie odmiany 2B z dnia świra, na jaw wyjdzie jeszcze jeden problem. Oskar z Chess precyzyjnie wskaże artykuły szachowe z angielskiej Wikipedii, które Juliusz przekopiował i przetłumaczył z pomocą Google Tłumacza. Dowodem na to będzie brak weryfikacji dziwności językowych powstałych w wyniku automatycznego tłumaczenia. Utrata wizerunku oraz sytuacja finansowa źle się odbije na Juliuszu. Przez wzrost inflacji zmuszony będzie podjąć pracę w zakładzie optycznym i ograniczyć streamowanie. Praca ta nie będzie sprawiać mu przyjemności. Nasz guru wkrótce eksploduje. Przełomowy okaże się wieczorny stream w piątek. Po serii przegranych bez używania silnika na 1700 elo chwyci szklankę i zniknie z kadru. Juliusz po chwili powróci na streama cały uśmiechnięty, mówiąc, że jest już lepiej, ale boli go ręka. Widzowie uznają, że prawdopodobnie pobił swoją dziewczynę. Po pytaniach widzów wprost powie, że uderzył ją pięścią, czym dorobi się łatki damskiego boksera. Pojawi się seria memów przyrównującego do Jacka Kaczmarskiego, ale takiego od szachów i bez namiastki talentu. Odbiorowi sytuacji nie pomoże fakt, że kilka dni później Lidia pozbędzie się Juliusza ze swojego mieszkania i przede wszystkim życia. Przeprosi też Mariana za swoje błędy i to, że odrzuciła jego uczucie w czasach portalu Szachy 8 do kwadratu. Ten jej wybaczy i wezmą ślub. Wspólnie założą szczęśliwą rodzinę, o której Juliusz będzie mógł tylko pomarzyć. Nie wybiegajmy jednak w przyszłość. Nasz guru wynajmie kawalerkę i powróci do streamowania. Po tych intensywnych przeżyciach jego stan psychiczny ulegnie pogorszeniu. Zacznie się u niego syndrom oblężonej twierdzy i będzie obwiniał innych za własne niepowodzenia. W ramach odreagowania złości, skoro nie mógł już bić partnerki, wielokrotnie wyzywa czarnoskórych, kobiety, przedstawicieli społeczności LGBT+, niepełnosprawnych, a także innych streamerów i influencerów. Szczególnie uczepi się tych dwóch ostatnich grup, mówiąc, że on w przeciwieństwie do nich posiada pożyteczny zawód. Oczywiście będzie to dwójmyślenie, bo sam będzie pragnął choćby połowy widowni ZM Tentaklona.
Aby odciągnąć na bok negatywne myśli, zacznie zabezpieczać swoją finansową przyszłość. Rozpocznie proces kupowania srebrnych monet bulionowych oraz edukowania swoich widzów w tym zakresie. Wyjdzie też na krucjatę przeciw streamerom z Zetem Tentaklonem na czele, którzy reklamować będą serwisy ze skrzynkami z losowymi skinami. Mimo wszystko nie będzie to przeszkadzać Juliuszowi w mówieniu, że bukmacherka to trzeci najlepszy sposób na inwestowanie, zaraz po srebrze i ETF-ach. Przez wzrosty na rynku metali szlachetnych guru trochę się wzbogaci. Część dobrze zainwestowanej kwoty przeznaczy na odświętną kolację. Zamówi sobie na dowóz arancini z włoskiej knajpy. Zły przedsmak zrobi mu czarnoskóry kurier aplikacji zajmujący się dowozem jedzenia. Nie żeby ten miał dokonać czegoś nagannego. Wręcz przeciwnie. Będzie przemiły i dowiezie idealnie ciepły posiłek. Po prostu guru nie spodoba się jego kolor skóry i tęczowa przypinka na bluzie. Mimo nieidealnego dostawcy, arancini okażą się pyszne. Niemniej jednak ich zjedzenie będzie miało wpływ na lokalny rynek metali. Podczas typowej dla guru przerwy na kibel w trakcie streama, jego klop zostanie obdarowany potężną ilością brązu przywołaną zatruciem pokarmowym. To przez te filerne arancini, danie pochodzące ze wschodniej Sycylii, Juliusz zrazi się do obrony sycylijskiej. Szczególnie mocno uczepi się systemu przyspieszonego smoka, bo torba kuriera była w kolorze tabalugi, którego nie cierpiał oglądać za dziecka. Arktos w końcu zawsze prosił Jakuba o zrobienie mu loda, co było nie w smak Juliuszowi. Tu zdradzę, że będzie to moje rozliczenie z gimnazjalną traumą. Koledzy z WF-u regularnie nękali mnie tym tekstem, bo byłem jedynym Jakubem w grupie. Przy okazji pozdrawiam swoją starą klasę. Wracając do fabuły i szalonej zdolności do łączenia kropek, Juliusz uczepi się Daniela Larwy, polskiego jema i zarazem pracownika strony do gry w szachy. Guru pojawi się na jego streamach pod nickiem Damsel Queen i regularnie zacznie jechać po przyspieszonym smoku. W końcu sprowokuje Daniela do wyzwania go na pojedynek. Guru oczywiście nie dałby rady pokonać uczciwie tak silnego zawodnika w debiucie, w którym ten się specjalizował, więc znów zniżył się do użycia silnika. Owszem, wygra ten pojedynek, ale ludzie odkryją, że konto Damsel Queen należało do byłej dziewczyny Juliusza. Tym samym wszyscy na polskiej scenie szachowej ostatecznie uznają go za największego oszusta w kraju. Mimo dwójmyślenia i potężnego ego, Juliusz zacznie odczuwać pustkę w życiu. Po zobaczeniu posta szczęśliwej Lidii w objęciach Mariana zdecyduje się podziałać na Tinderze w trakcie streamów. Ze względu na nawet przystojną twarz oraz zadbaną sylwetkę doczeka się wielu meczy. Pierwsze dobre wrażenie zmarnuje jednak swoimi tekstami. W większości rozmów będzie pisał, że obdaruje te kobiety ciepłym, białym płynem ze swojego bydlaka śmierdziela, aby ten spływał po ich jeszcze gorętszych ciałach. Jako że guru nie będzie rozgarnięty, to zacznie pokazywać te czaty z Tindera do kamerki. Widzowie narobią zrzutów ekranów, a następnie wyślą je do pracodawcy Juliusza. Tym samym nasz guru straci swoją pracę w zakładzie optycznym. Na pocieszenie postanowi zdobyć tytuł szachowy. Niestety nie taki prawdziwy, tylko śmieciowy z FIDE Chess Arena, strony, na której pies zostawiony przy klawiaturze zdobyłby FIDE Mastera. Guru będzie aspirował niewiele wyżej, konkretnie do tytułu Arena Grandmastera. Na szansę jego zdobycia będzie musiał wydać aż 8 euro, więc jako dobry inwestor zadbał o zwrot z inwestycji. Proces zdobywania tytułu pokaże na streamie, ale będzie używał telefonu, na którym odpali sobie Stockfisha. Aby ukryć fakt, że ciągle spogląda w dół, założy okulary przeciwsłoneczne. W swoich myślach uzna, że wygląda w ten sposób i ucieszy się z przechytrzenia podejrzliwych widzów. Niestety nie przemyśli tego, bo w okularach odbijać się będzie ekran jego telefonu z włączoną partią szachową. Ta decyzja doprowadzi do finałowej katastrofy. Bombę atomową na resztki reputacji Juliusza zrzuci niejaki nuklearny Frogers, montażysta Zetem Tentaklona. Opublikuje on film z wodą Juliusza, więc niemożliwe będzie bronienie się, iż była to przeróbka AI. Po raz kolejny Juliusz stanie się pośmiewiskiem wśród polskich szachistów. Straci swój oszukany, kupiony tytuł, a na dodatek admini strony złożą skargę do Polskiej Federacji Szachowej i nałożą na niego 2-letnią karę na grę w oficjalnych turniejach. Nie żeby zamierzał na nie jeździć. Na tym skończyłbym pierwszy sezon szachownicowego guru. W drugim sezonie historię Juliusza można poprowadzić tylko na dwa sposoby. Pierwsza to popadnięcie w dalszą spiralę kłamstw i oszustw. Juliusz stanie się jeszcze większym pośmiewiskiem.
Oczywiście dalej będzie postrzegał się jako czada. Wyprze się tego, że wcale mu nie przeszkadza, że w wieku 25 lat chciał zostać GM-em, a w rzeczywistości zdobył jedynie tytuł oszusta. Będzie próbował rozpromować social media na kolejnej fali nienawiści, z nadzieją, że przybędzie do niego publika spragniona kontentu w stylu Krużwila, lub do ponabijania się, gdy znów zawitał u zatemtenta klona. Pozostanie dumny ze swojego zachowania, choć wszyscy inni będą go postrzegać jako antypatycznego klauna. Druga opcja to zrozumienie własnych błędów. Juliusz zrobi sobie przerwę od szachów i uda się po potrzebną mu pomoc psychologiczną. Przepracuje swoje problemy oraz trudne dzieciństwo. Dzięki temu zrehabilituje się, postara się naprawić wyrządzone szkody i szczerze wyzna wszystkie swoje winy przed publicznością. Dodatkowo tym razem opracuje porządną książkę lub kurs dla szachistów. Nie poleci po łebkach, nie skopiuje Wikipedii, nie splagiatuje innych twórców, ani nie ulegnie pokusie wygenerowania treści chatbotem. Przyłoży się i stworzy wartościowe opracowanie. Doda też do niego rozdział, w którym opisze, dlaczego nie warto oszukiwać. Opowie swoją historię, jak doprowadziło go to donikąd i jakie wnioski wysunął na przyszłość. Na pewno wielu będzie nim gardzić oraz czekać na jego kolejne potknięcie. Natomiast w oczach niektórych zrehabilituje się, odkupi swoje winy i społeczność szachowa zdecyduje się dać mu drugą szansę. Powiem wam szczerze, że nie wiem, którą z tych dwóch wersji wolę. Gdybym to ja miał wybierać na miejscu Juliusza, to zdecydowałbym się na opcję drugą, choć niewątpliwie jest to trudna droga do pokonania i wcale nie gwarantuje sukcesu. Natomiast nie jestem nim. Jak wielu innych autorów, dam żyć swojej zmyślonej postaci dalej i pozwolę jej podjąć własną decyzję. Na dzisiaj to by było na tyle. Dziękuję za uwagę, ja nazywam się Jakub Lipowski i życzę niespotykania londyniarzy w waszych meczach. PS, przypominam o drugim kanale Pixeli, na którym zajmuję się grami razem z Kamilem. Życzę udanego dnia.